brat pastor na początku powiedział, każdy z nas, ja również, jestem wdzięczny Bogu, że mogę tutaj być na tym miejscu, bo jest wielu, którzy chcieliby być tu czy w innych zborach, a różne okoliczności, przeciwności, choroba nie pozwalają. Dziękuję, że mogę być razem z braćmi i siostrami, których Słowo Boże określa takimi pięknymi tytułami. Apostoł Paweł, pisząc do Kolosan, mówi o was: wybrani Boży, święci, umiłowani. Piotr w swoim liście pierwszym dodaje: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, co za zaszczyt, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Mamy zadanie do wykonania. Pan jest obecny, tak jak obiecał na tym miejscu. Oddawana mu jest cześć, chwała, wdzięczność z naszych serc. Tak jak mu to jest miłe, tak jak zachęca nas do tego Słowo Boże, autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale, ostatnie dwa wiersze to są, napisał: przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone, i oddawajmy Bogu cześć, tak jak mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Psalmista w 50. psalmie pisze: przed nim ogień pożerający, a dookoła niego strzeże się potężna burza. Tak, on jest ogniem trawiącym, pożerającym, który strawi jego nieprzeciwników, natomiast dla nas jest miłującym Ojcem, który tak dziwną miłością nas umiłował, tak niepojętą miłością, że dał własnego Syna, abyśmy nie musieli zginąć na wieki. Gdzie dzisiaj bylibyśmy, gdyby nie Boża łaska? Gdzie ja byłbym, gdzie każdy z nas byłby, gdyby Bóg nie okazał nam tej cudownej łaski? Ja dziękuję bratu pastorowi, dziękuję zborowi za możliwość podzielenia się świadectwem ze służby Gedeonitów. Tą służbę wszyscy dobrze znacie, wiecie, co Gedeonici robią. Rozprowadzamy Boże Słowo, ale nie wiem, czy wszyscy jesteśmy w pełni tego świadomi, że celem tej służby nie jest dystrybucja Słowa Bożego sama w sobie, ale że celem tej służby jest zdobywanie ludzi zgubionych, chłopców czy dziewczęta, mężczyzn czy kobiety, dla Pana Jezusa Chrystusa poprzez dystrybucję Słowa Bożego. Ponieważ jest to również waszym celem, jako zboru, jako indywidualnych wierzących, uważamy się za takie przedłużone ramię, czy misyjne ramię miejscowego zboru. W naszym kraju, w 84 miastach, ponad 500 braci Gedeonitów, około 100 sióstr pomocnic, rząd Gedeonitów, pracują jako wasi misjonarze. I chcę powiedzieć za apostołem Pawłem z listu do Koryntian 2, 4 rozdział 5 wiersz: albowiem nie samych siebie głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Jako stowarzyszenie ponadkościelne, ponadwyznaniowe mamy może większą swobodę w dotarciu do tych takich tak zwanych statutowych miejsc naszych dystrybucji, czyli szkoły, uczelnie, szpitale, hotele, więzienia, wojsko. Co nie oznacza, że wszędzie przyjmują nas tam z otwartymi ramionami. Wręcz przeciwnie, przed jedną ze szkół odbywała się dystrybucja tych małych, nowych testamentów i kiedy zobaczył to ksiądz, który tam uczył religii, wybiegł przed budynek szkolny i zaczął wołać do uczniów: nie bierzcie tego, jeżeli ktoś to wziął, niech to zniszczy. Młody chłopak szedł do domu, trzymając w ręku ten mały, nowy testament i posłuszny tej radzie księdza zaczął niszczyć ten nowy testament, wydzierać kartki po jednej, po dwie, po kilka i rzucać na chodnik. Przechodzień, który za nim szedł, zauważył, że on coś upuszcza, zaczął zbierać te karteczki i zanim doszedł do domu, miał już prawie cały Nowy Testament skompletowany. Usiadł w zaciszu swojego mieszkania, zaczął czytać i wiecie, to słowo, tak jak obiecał prorok Izajasz, jak Bóg obiecał przez proroka Izajasza, nie wróciło puste. Ten człowiek został osądzony przez to słowo. Bo czytamy znowu w liście do Hebrajczyków 4,12, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki mierz obosieczny, przenikające do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików, zdolne osądzać zamiary i myśli serca. Ten człowiek został osądzony przez to słowo, zrozumiał, że jest grzesznikiem, zawołał do Pana, prosząc o wybaczenie, potem znalazł w swoim miasteczku zbór, kościół, gdzie mógł wzrastać w poznawaniu Biblii swojego
Zbawiciela. Jakiś czas temu na kampusie uniwersyteckim w Krakowie Gedeonici mieli dystrybucję tych Nowych Testamentów. Jednym z obdarowanych był student o imieniu Marcin. Młody człowiek, ale już zdegenerowany, ponieważ był uzależniony od narkotyków. Przyjął to nowe, to Słowo Boże, ten Nowy Testament, jak się to mówi, z grzeczności, ale nie miał zamiaru go czytać, więc przy pierwszej okazji podarował go swojej dziewczynie, Magdzie, która, tak nawiasem mówiąc, również była uzależniona od narkotyków. I Magda, podobnie jak Marcin, nie była zainteresowana czytaniem Słowa Bożego, więc przy swojej kolejnej bytności w domu, a pochodziła z Biłgoraja, podarowała ten mały Nowy Testament swojemu bratu, Robertowi. Robert nie podał go następnej osobie, ale zaczął czytać. Czytał go z wielkim zainteresowaniem. I w wyniku tego przyszedł do zbawczej znajomości Chrystusa. I czytając dalej, ten Nowy Testament znalazł w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, 15 wiersz, słowa Pana Jezusa, nakaz Pana Jezusa, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I posłuszny temu nakazowi zaczął głosić swojemu koledze z pracy. I robił to tak skutecznie, że po jakimś czasie również jego kolega nawrócił się do Pana. Teraz więc, kiedy siostra Roberta Magda, ta studentka z Krakowa, wróciła do domu na przerwę wakacyjną, teraz jej brat, jego kolega, jej zaczęli zwiastować Chrystusa. I po jakimś czasie to zatwardziałe serce Magdy uległo rozmiękczeniu, uświadomiła sobie, że jest zgubionym grzesznikiem, zawołała do Pana, prosząc o wybaczenie swoich grzechów. Niedługo potem jej chłopak, Marcin, nadążacie za tymi imionami, ten student z Krakowa, który na początku dostał ten Nowy Testament, przyjechał do swojej dziewczyny w odwiedziny. No więc teraz ona, jej brat, jemu zaczęli zwiastować Ewangelię. I kiedy po kilkunastu dniach Marcin wracał do domu, był już nowym stworzeniem w Chrystusie. Nie wchodząc w dalsze szczegóły, chcę powiedzieć, że w ciągu następnego półtora roku matka Roberta i Magdy, babcia, ciocia i kilku innych członków i przyjaciół tej rodziny nawróciło się do Pana. W sumie 18 osób. Wszyscy oni przyszli do zbawczej znajomości Chrystusa dzięki jednemu małemu testamentowi podarowanemu na kampusie uniwersyteckim przez Gedeonitę studentowi narkomanowi. Tak więc, czy warto to robić? Z pewnością tak. Psalmista w 126 psalmie, w 6 wierszu napisał, że kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. W więzieniu w Kłodzku odsiadywał karę pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności skazany o imieniu Darek. Lata upływały, ale nic się w jego życiu nie zmieniało, wręcz przeciwnie, on coraz bardziej oddalał się od Boga. Ale w 2004 roku nastąpiło pewne wydarzenie, które potem miało zmienić jego życie całkowicie i zupełnie. Otóż w tym roku Gedeonici z obozu, tam dość prężnie działającego, to był, wtedy to był dość nowy obóz, odwiedzili to więzienie, rozdając więźniom te małe Nowe Testamenty. I kiedy Darek dostał do ręki ten Nowy Testament i kiedy go otworzył, już wiedział, na co on mu się przyda. Mianowicie wymiar tej kartki, jak i papier, z której jest zrobiony, idealnie się nadaje na tak zwane więzienne skręty, czyli papierosy. Tak więc kartka po kartce, ten mały Nowy Testament został przerobiony na więzienne skręty. No ale nauk jest nałogiem, po jakimś czasie zabrakło kartek, więc przy kolejnej bytności Gedeonitu w więzieniu Darek dostał do ręki drugi Nowy Testament. Również ten drugi podzielił los tego pierwszego. Kartka po kartce został spalony na więzienne skręty. No i znowu minęło ileś tam miesięcy i zabrakło kartek. No więc przy następnej bytności Gedeonitów Darek wyciągnął rękę i dostał trzeci Nowy Testament. No również z tym się chciał obejść, jak z dwoma poprzednimi. Ale kiedy go otworzył, jego wzrok spoczął na otwartym tekście. Był to pierwszy list do Koryntów, 3 rozdział, 16-17 wiersz. I Darek przeczytał takie słowa. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I to był pierwszy impuls, pierwszy krok na drodze jego zbawienia. Darek został poruszony, został przeniknięty tymi słowami o Bożej świątyni i zatrzymał się w tym swoim grzesznym życiu, żeby głębiej zastanowić się nad sensem przeczytanych słów.
Nie był to może jakiś wiersz ewangelizacyjny, jakbyśmy sobie wyobrażali, ale Słowo Boże jest w pełni natchnione. Każdy wiersz jest ostrzejszy niż miecz obosieczny. I te słowa sprawiły, że Barek zaczął czytać ten Nowy Testament. Czytał go każdego dnia i w efekcie tego przyszedł do zbawczej znajomości Chrystusa. Sam mówi o tym w następujących słowach. W efekcie czytania Nowego Testamentu postanowiłem przyjść w modlitwie do stóp Pana Jezusa Chrystusa i oddać Mu swoje życie. Choć od tego czasu minęło kilka lat, ciągle jest mi wstyd, iż tak postąpiłem z dwoma wcześniej zdobytymi egzemplarzami Biblii Gedeonickiej. Od tej pory nie tylko nie palę papierosów, ale dziękuję mojemu Zbawicielowi za okazaną mi łaskę oraz każdy dzień przeżyty z Nim. Gdy widzę kogoś czytającego niebieski Nowy Testament, z rozrzewnieniem wspominam moją trzecią Biblię, która zmieniła moje życie. Dziękuję Panie Jezu i dziękuję bracia Gedeonici za ten drogocenny dar. Wiecie, być może, nie wiem czy tak było, ale być może Darek był jedyną osobą, która nawróciła się spośród tych więźniów w tym więzieniu, dzięki temu, że dostała Nowy Testament do ręki. Ale czy nie warto robić tego dla takich pojedynczych przypadków? Napisane jest w Biblii, że całe niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik przychodzi do poznania prawdy. Mówiłem ci, że masz nie czytać tej książeczki. To były słowa ojca, górnika, który akurat wrócił z pracy i zobaczył, że jego córka znowu siedzi i czyta ten mały Nowy Testament, który on zabronił jej czytać. Podszedł więc do niej i powiedział, oddaj mi to. Wziął z jej ręki tą książeczkę i włożył do kieszeni swojego ubrania roboczego. Na drugi dzień w tej niewielkiej osadzie górniczej w Ameryce Południowej zawyły syreny. Na głębokości 1000 metrów na najgłębszym pokładzie miał miejsce rozległy zawał. 17 górników, z tym ojciec tej dziewczynki, zostało odciętych setkami czy tysiącami ton skały, kamienia, odciętych od dopływu powietrza, bo jak wiecie, jednym z szybów w kopalni tłoczy się pod ziemię powietrze, żeby górnicy mieli czym oddychać. Ci górnicy zostali odcięci. Podjęto natychmiastową akcję ratowniczą, ale do przerzucenia były ogromne ilości skały i kamienia. Kiedy więc ekipy ratownicze dotarły do zasypanych, żaden z nich już nie żył. W zaciśniętej dłoni ojca tej dziewczynki był ten mały Nowy Testament. I kiedy go wyjęto, nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak to wygląda. Tam na końcu tego Nowego Testamentu są takie wiersze pogrupowane w takie kategorie, które mają prowadzić do podjęcia decyzji. Bóg Cię kocha, cytaty, wszyscy są grzesznikami, cytaty, Boża Rada dla grzeszników, cytaty, teraz każdy może być zbawiony i znowu cytaty. I nawet krótka modlitwa, jeżeli ktoś coś przeżył i chciałby przyjąć Chrystusa, żeby mógł w modlitwie wyznać grzech i przyjąć Pana. W naszym kraju taki przeciętny człowiek, przeciętny katolik to zna tylko Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, żeby mu pomóc. Są tutaj taka krótka modlitwa. Jest miejsce, gdzie można wpisać datę i podpisać się, że przyjąłem w tym dniu Chrystusa. I w tym miejscu, gdzie było miejsce na podpis, widniał podpis ojca tej dziewczynki. A pod spodem 16 podpisów górników, którzy razem z nim zginęli w tej strasznej tragedii. W ostatnich momentach życia Bóg użył swojego słowa, aby uratować od wiecznej śmierci, od wiecznego potępienia 17 istnień ludzkich. Elliot Osowit jest obecnie pastorem dużego zboru o nazwie Faith Fellowship w miejscowości Jefferson w Stanach Zjednoczonych. I o swoim spotkaniu z Biblią Gedeonitów odpowiada w następujących słowach. Kiedy rozpocząłem pracę w branży turystycznej, zacząłem prowadzić niemoralne życie. Po jakimś czasie moja żona zorientowała się, że ją zdradzam. I kiedy miała już tego dosyć, to po prostu wyrzuciła mnie z domu. W tym samym czasie nasza córka została aresztowana za popełnianie różnego rodzaju przestępstw. Byłem załamany, mówi Elliot. Byłem zdruzgotany. Uświadomiłem sobie, że zawiodłem zarówno jako mąż, jak również jako ojciec. Nie wiedziałem, co mam robić.
I w tej sytuacji jedynym wyjściem wydawało mi się popełnienie samobójstwa. I z tą myślą, żeby zastrzelić się w pokoju hotelowym, udałem się do pobliskiego motelu. Kiedy otwarłem drzwi do pokoju, zobaczyłem leżącą na telewizorze otwartą Biblię. Komu to potrzebne? Pomyślałem i rzuciłem ją na podłogę. Biblia była nadal otwarta, jak gdyby mnie przywoływała. To mnie naprawdę zdenerwowało. Podeszłem i kopnąłem do niej. Biblia odbiła się od framugi łóżka, nadal była otwarta. Schyliłem się, żeby ją rzucić gdzieś w kąt pokoju i wówczas mój wzrok przykuł otwarty tekst Ewangelii Jana. Zacząłem czytać. Łzy napłynęły mi do oczu. Zacząłem szlochać. Tego wieczoru Eliot wyznał Chrystusowi swój grzech, pojednał się z Panem. Od tego momentu zaczął się proces uzdrawiania jego relacji rodzinnych. Po jakimś czasie te relacje były zupełnie poprawne. Eliot przyłączył się do zboru, skończył szkołę biblijną. Jak powiedziałem na początku, jest obecnie pastorem dużego zboru. Często powtarza, że tak bardzo wdzięczny jest Bogu, że uratował go od śmierci, od podwójnej śmierci. I tak bardzo wdzięczny jest Gedeonitom za ich wierną i wytrwałą służbę. Przy powieściach Salomona, 24 rozdział, 11 wiersz, czytamy: ratuj wydanych na śmierć, a tych, który się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Podanie komuś tego Nowego Testamentu, złożenie komuś świadectwa, jest to ratowanie tego człowieka od śmierci, od wiecznego potępienia, od wiecznej śmierci. Ulicami miasta de Funes w Argentynie szedł starszy mężczyzna. Zaczepił pierwszego napotkanego przechodnia i zapytał: proszę pana, gdzie mogę znaleźć taką małą niebieską książeczkę? Przechodzień popatrzył na niego zdziwiony, mówił: o jakiej małej niebieskiej książeczce mówisz? A ten mężczyzna odpowiedział: to jest taka mała niebieska książeczka, w której jest Jezus. Przechodzień wzruszył ramionami i poszedł dalej. A ten starszy człowiek szedł i kolejno napotkanym ludziom zadawał to samo pytanie. Nikt mu nie mógł pomóc. W końcu trafił na takiego gościa jak ja, z takim znaczkiem Gedeonity w klapie i znowu pyta: proszę pana, gdzie mogę znaleźć taką małą niebieską książeczkę, w której jest Jezus? Nasz Gedeonita sięgnął do kieszeni, wyciągnął mały Nowy Testament i mówi, zapytał go: czy to jest ta mała niebieska książeczka, o której mówisz? O tak! Twarz tego człowieka rozjaśnił uśmiech. Powiedział: tak, to jest ta mała niebieska książeczka, w której jest Jezus. Nasz Gedeonita wziął go na bok chodnika, przedstawił go Jezusowi, przyprowadził go do Pana. Potem powiedział: słuchaj, prześpisz się u mnie, a jutro ruszysz powrotną drogę. O nie, nie, dziękuję bardzo, odpowiedział starszy człowiek. Nie mogę, ja tu szedłem 6 dni, muszę wracać. Czy dotarło do nas to, co powiedział ten starszy człowiek? On szedł 6 dni, żeby otrzymać egzemplarz Bożego Słowa. Widocznie ktoś w jego wiosce, kiedyś będąc w tym mieście, przy dystrybucji gedeonickiej otrzymał do ręki ten mały Nowy Testament i teraz jego sąsiad zapragnął mieć również taki na własność. Są miejsca na kuli ziemskiej, gdzie jest wielki głód Bożego Słowa, gdzie popyt przewyższa podaż. W naszym kraju jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy tego słowa pod dostatkiem, że możemy go rozprowadzać bez przeszkód, no prawie bez przeszkód. Często się zdarza, że jakiś niezadowolony dyrektor szkoły dzwoni po policję, chociaż wie, co rozdajemy. Policja przyjeżdża, mówimy nim, kim jesteśmy, co robimy i dlaczego. Jesteśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Także po rozmowie z policją, policja odjeżdża, spisuje notatkę, a my możemy dalej kontynuować tą działalność. Tak a propos, to od czasu rozpoczęcia tej działalności w Polsce, to jest 26 lat prawie, rozprowadzono ponad 7 milionów egzemplarzy Słowa Bożego wśród naszego społeczeństwa. A jeśli już jestem przy statystykach, ja wiem, że statystyki są może nudne, ale ta statystyka jest ciekawa. Mianowicie w zeszłym roku gdzieś w świecie rozprowadzono 2-miliardowy egzemplarz Pisma Świętego od chwili rozpoczęcia tej działalności, a za taki oficjalny rok rozpoczęcia tej działalności przyjmuje się rok 1908. I co ciekawe, że 1 miliard rozprowadzono od roku 1908 do roku 2001. Czyli potrzeba było 93 lat na rozprowadzenie 1 miliarda egzemplarzy
Bożego Słowa. Natomiast drugi miliard rozprowadzono od 2001 do 2015. Czyli potrzeba było tylko 14 lat, żeby rozprowadzić kolejny miliard egzemplarzy Bożego Słowa. Czy widzimy to przyspieszenie Boże? Niewątpliwe, że przyjście Pana jest bliskie, już pomijając inne znaki, które to potwierdzają. Generał William Booth, założyciel Armii Zbawienia, często powtarzał takie słowa, że dopóki my wierzący nie uświadomimy sobie, jak strasznym miejscem jest piekło, gdzie Bóg nie chce, żeby ktokolwiek się znalazł, dopóki sobie nie uświadomimy, jakie to jest straszne miejsce, że to nie jest jakaś przenośnia, jakaś figura językowa, ale straszne i realne miejsce, to dopóki tego sobie w pełni nie uświadomimy, będziemy obojętni na los tych, którzy tam idą. Tak wielu ich jest wkoło nas. Tak wielu ludzi w naszym kraju idzie tą szeroką drogą. Nawet nieświadomi tego. Drogą, która wiedzie na wieczne potępienie, wieczną separację od Boga. Nasze świadectwo może coś zmienić. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy idą na wieczne potępienie. Jeśli zastanawiacie się, jak moglibyście dopomóc, żeby Ewangelia dotarła do jeszcze większej ilości osób, to chcę powiedzieć, że potrzebujemy waszych modlitw. To jest pierwsza potrzeba. Nie modlitw może o gedonitów, ale modlitw o ludzi, którzy otrzymują to Słowo Boże od nas. Żeby Bóg wzbudził zainteresowanie. Żeby Bóg wzbudził głód Jego Słowa, o którym pisze prorok Amos w 8 rozdziale, 11 wiersz. Proroctwa Amosa, prorok napisał takie słowa. Oto idą dni, mówi Wszechmocny Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. Módlmy się, żeby taki głód przyszedł na całą ziemię, również na polską ziemię. Żeby zaczęli czytać to słowo. Pan Jezus w rozmowie z Żydami, którzy uwierzyli w Niego, powiedział: jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moim będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. 30 milionów ponad ludzi w naszym kraju potrzebuje wyswobodzenia od fałszywej nauki, od uzależnienia od człowieka, od kapłana, wiemy, od narodzenia aż po grób. Przeciętny człowiek w naszym kraju, przeciętny katolik jest uzależniony. Dlatego nasze modlitwy mogą coś zmienić. Słowo Boże zachęca nas do tego, aby praktykować taką modlitwę wstawienniczą. W 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 1 wiersz, apostoł Paweł napisał: przede wszystkim więc napominam, aby zanosić modlitwy, błagania, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. I zalecając tą modlitwę, apostoł użył tego słowa napominam. Jak wiecie, w hebrajskim czy w greckim języku to jedno słowo może mieć różne znaczenie, to w zależności od tłumacza, którego znaczenie on uważa, że byłoby najlepiej by oddało sens tego słowa. I ten czasownik może być również tłumaczony jako błagać, nawoływać, przynaglać lub usilnie prosić. Czyli jest to wezwanie do czytelników Biblii, do nas, aby z własnej woli, nieprzymuszonej woli, abyśmy to czynili, to, o co jesteśmy proszeni, o to wstawiennictwo, o te modlitwy, z wewnętrznego naszego przekonania o wadze, o palącej potrzebie takiej modlitwy. Po drugie, Chrystus polecił swoim uczniom, żeby modlili się o ludzi zgubionych. Mateusza w 9 rozdziale, ostatnie 3 wiersze, kiedy zobaczył tłum, że był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza, zwrócił się do uczniów swoich i powiedział: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I zanim uczniowie zostali wysłani na te, jakbyśmy powiedzieli teraz, pola misyjne będące w potrzebie, czytamy o tym w następnym, 10 rozdziale Mateusza, zanim zostali wysłani, oni musieli podzielić troskę naszego Pana o ludzi zgubionych i zrozumieć potrzebę modlitwy. Kolejno,
Kolejna sprawa to my jesteśmy wzywani do tego, żeby angażować się w taką modlitwę wstawienniczą, ponieważ ona daje nam wspaniały przywilej wspólnej pracy z Bogiem przy zbiorach, przy żniwach. Możemy mieć udział w tym żniwowaniu, jeśli będziemy angażowali się w taką modlitwę wstawienniczą. Ta modlitwa wstawiennicza przyczynia się do wypełnienia Bożej woli. Jesteśmy w centrum Bożej woli, jeśli modlimy się o innych. A jaka jest ta Boża wola? Czytamy o tym również w tym samym liście, w 1 Tymoteusza, w 2 rozdziale, a w 4 wierszu, gdzie apostoł napisał, mówiąc o Bogu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. I to jest Boża wola. Co to jest prawda? Król Dawid, modląc się, to jest chyba w 2 Samuelowej, modląc się, rozmawiając z Bogiem, modląc się do Boga, 7 rozdział, 28 wiersz, powiedział takie słowa: Ty jesteś Bóg, a słowa Twoje są prawdą. Pan Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie Jana 17:17 modli się do Ojca: poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Miliony ludzi w naszym kraju potrzebuje poznania prawdy, którą jest Boże Słowo. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Natomiast jaka jest reakcja Boga na nasze zaniedbania w tej dziedzinie, na niepraktykowanie takiej modlitwy? W Izajasza, 59 rozdziale, 15-16 wiersz, prorok napisał takie słowa. Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Widział też, że nie ma nikogo i zdumiał się, że nikt nie występuje. Inne tłumaczenia mówią, że nikt nie wstawia się. Czyli Bóg był zdumiony. Są tłumaczenia, które piszą zaszokowany, zaniepokojony tym, że nie znalazł się nikt. Podobny do Abrahama, który wstawiał się za grzeszną Sodomą, która była u progu zniszczenia. Czytamy o tym w pierwszej Mojżeszowej. Jak Bóg zstąpił, ponieważ doszła do niego niegodziwość tego miasta i objawił Abrahamowi, że zniszczy go, zniszczy tych mieszkańców, którzy tam zamieszkali w Sodomie, w Gomorze. I wtedy Abraham zaczął się wstawiać, mówiąc: Panie, jeżeli tam jest 50 sprawiedliwych, to Ty zniszczysz ich na równi z tymi niegodziwymi? Bóg mówi: jeśli znajdę 50, nie zniszczę. No ale Abraham się zreflektował, zorientował się, że może przesadził. Mówi: ale jeżeli zabraknie 5 do tych 50, Bóg odpowiedział: nie zniszczę lat 45. I wiemy, dalej ten targ się odbywał, aż doszło do 10. Bóg powiedział: nie zniszczę dla 10. I odwrócił się i odszedł. No ale widocznie nie znalazło się 10 nawet, ponieważ miasta Sodoma i Gomora zostały zniszczone ogniem. Podobnie prorok Ezechiel w swoich czasach pisał o tej samej trosce Boga w 22 rozdziale Ezechiela, 30 rozdział, 31 wiersz. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił znieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Czyli Bóg wołał. Potrzebna pomoc, potrzebny człowiek, potrzebny wstawiennik, ale nie znalazł nikogo gotowego przyjść i, jak napisane, stanąć w wyłomie jako taki potrzebny wstawiennik. I znowu być może przychodzi nam na myśl Mojżesz, który był takim wspaniałym wstawiennikiem i którego modlitwa wstawiennicza uchroniła jego naród od wygubienia. To było wtedy, kiedy Mojżesz udał się na górę po kamienne tablice, a w tym czasie, kiedy on nie wracał dłużej, naród zrzucił się ze wszystkich złotych ozdób i ulali tego cielca. Zaczęli mu oddawać pokłony, mówiąc: Ty jesteś Bogiem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I kiedy Bóg to zobaczył, zwrócił się do Mojżesza i powiedział: widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, niech wyleje mój gniew na nich i zniszczę ich, a z siebie uczynię potężny naród.
I wówczas Mojżesz zaczął się wstawiać za swoim narodem, mówiąc: Panie, ale co powiedzą te okoliczne narody, że Ty wyprowadziłeś ten lud tutaj na pustynię, żeby ich zniszczyć? No i dzięki jego modlitwie wstawienniczej Boży gniew został odwrócony i naród został uratowany. O tym wspomina też psalmista w psalmie 106, 23 wiersz, gdzie napisał: Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim. Czyli w świetle Bożego zdumienia, czy zaniepokojenia, jak tam jest napisane, brakiem takich wstawienników, zarówno w tamtych czasach, jak i w naszych czasach, nie możemy pozwolić sobie na niepraktykowanie takiej modlitwy wstawienniczej, takiej dynamicznej posługi, jaką jest modlitwa wstawiennicza. Nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi, ale nawet z piekła, z Hadesu, zasyłane są gorliwe, żarliwe modlitwy o misjonarzy, o ludzi takich jak Ty i ja, którzy zaniosły Ewangelię tym ginącym, najczęściej krewnym tych, którzy tam cierpią niewymowne cierpienia w tym ogniu piekielnym. Na jakiej podstawie to mówię? Może pamiętacie tą przypowieść o bogaczu i Łazarzu, którą Pan Jezus powiedział. O co prosił ten bogacz, który cierpiał tam niewymowne cierpienia w ogniu piekielnym? Tak, on prosił najpierw o to, żeby Łazarz umoczył palec w wodzie i chociaż jedną kropelką zrosił jego język czy wargi, ale to mu zostało odmówione, więc on nadal wołał, prosząc: Ojcze Abrahamie, poślij go do domu mojego ojca, poślij Łazarza do domu mojego ojca, ja mam 5 braci, niech im złoży świadectwo. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek z nich przyszedł na to miejsce kaźni. Stamtąd zasyłane są modlitwy o misjonarzy, ludzi, którzy zaniosą świadectwo ginącym. W Rumunii jest około 300 tysięcy sierot i to wiąże się z wielkimi problemami gospodarczymi. Jednym z takich rumuńskich sierocińców Gedonici mieli dystrybucję tych Nowych Testamentów i dostała tu również taka 12-letnia dziewczynka. I kiedy po kilku miesiącach jeden z tych Gedonitów odwiedzał ten sierociniec, ta dziewczynka podeszła do niego i powiedziała: Przeczytałam Twój Nowy Testament i przyjąłem Jezusa do mojego serca. Teraz widzę, jak On mi pomaga. Już nie jestem sierotą. Pan Jezus jest moim tatą i moją mamą. Gedonici dali mi nie tylko książeczkę, dali mi Jezusa Chrystusa i rodzinę. Bardzo dojrzałe słowa, jak na tak młodą dziewczynkę. Mówiłem na początku, że około 500, ponad 500 Gedeonitów i około 100 sióstr pomocnic pracuje jako wasi misjonarze w różnych stronach Polski, w różnych miastach Polski. I rzadko się zdarza słyszeć jakieś świadectwo ze strony siostry pomocnicy. Mam tu takie świadectwo siostry Arlen Colburn ze stanu Michigan, która zatytułowała to świadectwo Historia Emilii i opowiedziała go w następujących słowach. Kiedy ostatnio leżałem w szpitalu, dzieliłam pokój z 93-letnią niewiastą o imieniu Emilia. Emilia, kiedy tylko nie spała, to wołała o pomoc, odmawiała przyjmowania pokarmów i tak dalej. Jej siostrzenice, które ją regularnie odwiedzały, zapewniały mnie, że Emilia jest inteligentną osobą, tylko że przez całe życie była rozpieszczana. Moja córka przy którejś odwiedzinach zapytała mnie: Mamo, jak myślisz, czy Emilia jest osobą zbawioną? Odpowiedziałam, że bardzo w to wątpię. I wtedy córka odpowiedziała: Wiesz co, być może dlatego jesteś w tym szpitalu, dlatego Bóg cię tu w tym szpitalu umieścił, żebyś złożyła jej świadectwo. Nie wiedziałam, jak się do tego zabrać, mówi siostra Colburn, ale zanim zdołałam cokolwiek powiedzieć, przyszły pielęgniarki i zabrały Emilię do pojedynczego pokoju na końcu korytarza. W dniu, kiedy czekałam na mój wypis ze szpitala, moja córka znowu zadzwoniła do mnie i powtórzyła mi to samo, co już kiedyś wcześniej słyszałam. Mamo, Emilia jest starszą osobą, może w każdej chwili umrzeć. Dlatego chyba jesteś tutaj w tym szpitalu, dlatego Bóg cię tutaj umieścił, żebyś jej złożyła świadectwo. Justa Colburn mówi: Wzięłam więc mój osobisty Nowy Testament pracownika,
Osobisty Nowy Testament pracownika to nie jest nic innego, tylko ten mały Nowy Testament, który każdy gedeonita, każda siostra pomocnica powinny nosić przy sobie, kiedy nadarza się okazja, żeby komuś złożyć świadectwo, żeby go mieć pod ręką. Jak mówię tutaj na końcu złote wiersze, tak wspaniale pogrupowane, ktoś to nazwał droga zbawienia, żeby to mieć i kiedy się nadarza okazja, żeby to komuś podarować ze słowem świadectwa albo jeśli jest czas, żeby przeczytać również te wiersze. Tak więc nasza siostra udała się do pokoju Emilii i relacjonuje dalej i mówi, zanim zdołałam powiedzieć jedno czy dwa zdania, Emilia odpowiedziała, nie będę tego słuchać. W tym momencie do pokoju wszedł lekarz i fizjoterapeuta, więc musiałam wyjść. Kiedy wróciłam, w pokoju była siostrzenica Emilii, więc zapytałam ją, czy mogłabym Emilii przeczytać kilka wierszy ze Słowa Bożego. Wtedy ona odpowiedziała, tak, oczywiście, zrób to. My się o nią martwimy, ale ona nas nie słucha, może ciebie posłucha. Siostra Colburn mówi, usiadłam więc przy łóżku Emilii, mając w ręku ten Nowy Testament i zapytałam ją, czy mogłaby jej przeczytać kilka wierszy z Bożego Słowa. I ku mojemu zdumieniu Emilia odpowiedziała tak. Otworzyłam więc na te dwie ostatnie strony i przeczytałam te wiersze. I kiedy doszłam do modlitwy, zapytałam Emilii, czy chciałaby się pomodlić i przyjąć Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. I znowu ku mojemu absolutnemu zaskoczeniu Emilia odpowiedziała tak. Tak więc razem się modliliśmy i kiedy wstałam z kolan, podarowałam ten Nowy Testament siostrzenicy Emilii. Po tygodniu zadzwoniłam do tej siostrzenicy Emilii z zapytaniem, co jest z Emilią. I ona wtedy odpowiedziała mi, że właśnie tego poranku Emilia odeszła do Pana, uciszona, radosna i spokojna. I kiedy na pogrzebie Emilii śpiewaliśmy ten wspaniały hymn, Cudowna Boża Łaska i te słowa, kiedyś byłem zgubiony, teraz zostałem odnaleziony, bo tak to w oryginale angielskim to brzmi. Łzy cieknęły mi po policzkach, relacjonuje siostra Colburn, kiedy uświadomiłam sobie, jak blisko wieczności bez Boga była Emilia. Gdyby nie jej świadectwo, gdyby odrzuciła to świadectwo, czekałaby ją straszna wieczność. Kochani, w tym świadectwie mi się najbardziej podoba ta puenta. Czy jesteśmy w stanie zapłakać nad losem ludzi, którzy idą na wieczne potępienie, na wieczną separację od Boga, na wieczne zgubienie? Na koniec jedno świadectwo. Raz w roku odbywa się konwencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów w Stanach Zjednoczonych, w jednym z większych miast amerykańskich. Jest to niesamowite wydarzenie, trwa to cały tydzień, przyjeżdżają gedeonici prawie ze wszystkich krajów świata, no Boże, przesada. W tym roku było reprezentowanych około 100 krajów, jest ponad 3000 osób zgromadzonych. Kiedy się słyszy te świadectwa, raporty z różnych części świata, jak Bóg używa tej służby, jest to niesamowite. Ale nie o tym chciałem mówić. Na taką konwencję zapraszane są jedna czy dwie osoby, które mają jakieś szczególne świadectwo do podzielenia się, związane z nawróceniem się dzięki tej tak zwanej Biblii Gedeonickiej. I w 2007 roku na konwencji, która była w Atlancie, został zaproszony człowiek o nazwisku Herbert Opałek. Sądząc z tego nazwiska musiał mieć słowiańskie, o ile nie polskie korzenie. Herbert przekazał następujące świadectwo. Urodziłem się i wychowywałem w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Byłem niezwykle uzdolnionym dzieckiem. Do 7 roku życia nauczyłem się na pamięć większości z ksiąg hebrajskich. Mając 9 lat, mówiłem płynnie językiem aramejskim z okolic Galilei, językiem, którym mówił Chrystus. W wieku 13 lat studiowałem język grecki. Mając 17,5 roku byłem ordynowanym ortodoksyjnym rabinem. W wieku 19 lat byłem dziekanem największej szkoły dla rabinów na Brooklynie w Nowym Jorku i u szczytu kariery. Będąc na tym stanowisku, ordynowałem 327 rabinów. Wykładałem na uniwersytetach w Pensylwanii, w Harvardzie, Divinity School. Ukończyłem także doktorat na studiach Nowego Testamentu, po to tylko, żeby lepiej poznać swojego przeciwnika. I byłem całkowicie szczęśliwym rabinem, aż do tamtej nocy. Otóż kiedyś wyjechałem do Bostonu w interesach uczelni, gdzie byłem dziekanem, a linie lotnicze Delta zrobiły mi chyba największą przysługę w moim życiu. Zaginął mój bagaż. Wszystko, co mi pozostało w ręku, to Biblia hebrajska oraz mały egzemplarz prawa żydowskiego. Ale o dziwo tego wieczoru nie wpłynęło to na mnie w żaden sposób. Udałem się do hotelu, włączyłem telewizor, ale to mnie w ogóle nie zainteresowało. Zacząłem otwierać szafki w pokoju
W jednej z nich znalazłem czerwoną Biblię Gedeonitów. Pozwólcie, że przypomnę, że miałem doktorat z żydowskich podstaw Nowego Testamentu. Przeczytałem większość Pisma Świętego napisanego w języku greckim. Przeczytałem wszystkie komentarze do Nowego Testamentu z pierwszego wieku naszej ery. Tak więc byłem pewien, że znałem wszystkie odpowiedzi, wstecz czy naprzód, ale nie wierzyłem ani słowu tej księgi, aż do tamtej nocy, kiedy otworzyła się sama na czytanie z Ewangelii według świętego Jana i kiedy zacząłem ją czytać, naprawdę pobudzony przez Ducha Świętego. W czasie, kiedy doszedłem do Nikodema i nauczania Jezusa na temat nowego narodzenia, moje oczy zalały się łzami, moje ciało się trzęsło i nie wiedziałem, co robić. Dziękuję Panu, że to Duch Święty przyszedł do mnie tamtej nocy, po raz pierwszy w moim życiu. Resztę tej nocy spędziłem na czytaniu tego Nowego Testamentu Gedeońskiego, widząc, że jest on wypełnieniem proroc ze Starego Testamentu, którego uczyłem się od dzieciństwa. Nigdy przedtem nie cząsłem się tak bardzo, ani nie byłem tak przestraszony w swoim życiu. Ale jedno wiem, że gdybym wtedy nie przeczytał tej czerwonej Biblii Gedeońskiej w hotelowym pokoju, byłbym zgubiony na wieki. Bóg jest dobry, a Jezus jest Panem i Zbawicielem. Niezwykle inteligentny człowiek, któremu zdawało się, że zna wszystkie odpowiedzi. Bóg może zbawić tego najbardziej mądrego, uczonego, inteligentnego, jak i tego najprostszego. W Bożym Słowie jest moc. Amen.